Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Radosław Sikorski, europoseł Platformy Obywatelskiej, były szef MSZ i MON. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, w jakim świetle stawia Polskę list 50 ambasadorów i organizacji międzynarodowych w sprawie obrony społeczności LGBT w Polsce? No, list nie jest korzystny, bo stawia nas w roli kraju pouczanego. Polscy ambasadorowie też podpisują takie listy, no ale to w krajach, w których łamie się prawa człowieka, czy trzeba właśnie pouczyć jakiś reżim co do stosowania międzynarodowych dokumentów typu karta ONZ-u, OBWE, zasady czy inne ważne elementy prawa międzynarodowego. Natomiast dla mnie szokujące w tym jest nie tylko to, że inicjatorem listu były, zdaje się, ambasady Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a więc nasi bliscy sojusznicy, ale to, że ci bliscy sojusznicy z Unii, z Sojuszu Północnoatlantyckiego pozwolili ambasadorowi Wenezueli także się przyłączyć do listu, czyli uważają, że nawet Wenezuela ma prawo nas pouczać o praworządności, o stanie przestrzegania praw człowieka. No to znaczy, że w ich oczach już bardzo nisko upadliśmy. Niestety. Panie ministrze, a czy korpus dyplomatyczny o jeden krok za daleko nie poszedł? Pan jako dyplomata uważa, że ambasadorowie mogą sobie pozwolić na tego typu połajanki? No, pozwalają sobie wtedy, gdy Polska była szanowana. To były listy, ale to raczej w obronie tych marszów równości, a nie z ewidentnym przytykiem do prezydenta Rzeczpospolitej, bo przecież na tym polegała interwencja ambasador Stanów Zjednoczonych, że mówiła wbrew słowom prezydenta Dudy, że LGBT to ludzie, a nie ideologia. No ale premier Mateusz Morawiecki mówi, że my Polacy mamy tolerancję w swoim DNA. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny powiedział w telewizji publicznej, że Polska jest wyspą wolności. No więc kto ma rację? No jaką mamy tolerancję w DNA, to można przeczytać na anonimowych forach internetowych. Przypomnę, że wygrałem sprawę z Axel Springer o to, że redakcje są odpowiedzialne za ten ściek, za to tsunami antysemityzmu i takiego eksterminacyjnej agresji, co ewidentnie w ludziach siedzi, a obecna władza temu pobłaża, bo przypominam, że prokuratura umarza śledztwa wobec faszystów, wobec ludzi wieszających europosłów na szubienicach, a pobłaża ONR-owi czy innym radykałom. To się nie bierze znikąd. Mamy kołtuńską władzę, która czerpie poparcie z tego, że kołtuni są dumni ze swojego kołtuństwa. I to jest jądro problemu, bo kołtuństwo, czyli uprzedzenie, czyli taka duma z braku wykształcenia, z agresji, zdarza się na całym świecie. Ale w Polsce patronuje temu władza. I to jest problem. Panie ministrze, no ale to może opozycja nie ma jakiejś oferty dla Polaków, którzy chcieliby właśnie postawić na was, a stawiają, jak to pan mówi, na tą kołtuńską władzę. Dlaczego akurat właśnie na nią większość Polaków stawia po raz kolejny? Opozycja nie kontroluje mediów kiedyś publicznych, a dzisiaj partyjnych. To jest potężne medium oddziaływania i to nie opozycja mówi, że LGBT to ideologia, że nie będą nam w obcych językach i te wszystkie, i nie opozycja zmyśla o tym, że uchodźcy przywiozą choroby i pierwotniaki. To są wszystko komunikaty władzy mające na celu utwierdzenie nacjonalizmu. To jest ten sojusz partii rządzącej z Rydzykiem, z Ordo Iuris, z Jędraszewskim, który sytuuje naszą partię rządzącą o kilka faz na prawo od ściany
od nawet konserwatywnego mainstreamu w Unii Europejskiej. To jest ten sojusz, który upadabnia naszą partię władzy do tego, co mamy w Rosji, gdzie propaganda tak zwana homoseksualna już została zakazana, a lanie żon raz do roku już nie jest przestępstwem. I do tego dąży nasza władza, kierując się tym modelem. Więc to jest pytanie o to, jakim krajem chcemy być. No i do czego to dąży, tego typu listy, jak również sytuacja Polski na arenie międzynarodowej? Mam tutaj na myśli chociażby Komisję Europejską kwestię praworządności. W którym kierunku zmierza Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? No, takie listy są jednym z sygnałów apelujących o opamiętanie się do władzy. A jak przecież nie? A jak tego pamiętania nie będzie? No, już w sprawach praworządności, tolerancji apelowała Komisja Europejska, Parlament Europejski, Komisja Wenecka, OBWE, papież Franciszek, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. No wszyscy są źli, tylko Kaczyński i Kurski wyznaczają jedynie słuszną linię ideologiczną. No i to jest ten wybór, albo zaufamy naszym nacjonalistom, albo jednak przyjrzymy się, jak to wszystko wygląda w oczach innych i jak reputacja Polski na tym traci. No, dzisiaj w waszej gazecie jest na pierwszej stronie nagłówek, że Polska jest postrzegana jako Iran Europy, czyli państwo wyznaniowe. Taki kalifat, w którym jakby chcieli to radykałowie, prawo Boże, tak jak oni to rozumieją, jest ponad prawem ludzkim stanowionym. No i to, ten projekt jest uważany w Europie za kompletną egzotykę. No dobrze, jest uważany za kompletną egzotykę, ale nie ma w związku z tym żadnych konsekwencji. Procedura z artykułem 7 trwa już bardzo długo. Nie są finanse, wydatkowanie pieniędzy unijnych uzależnione od praworządności jeszcze. No po prostu nic się nie dzieje. Może rząd może sobie pozwolić na to, bo nie ma żadnych konsekwencji. Oprócz właśnie takich sygnałów chociażby państw i organizacji, które pan wymienił. No, rząd jeszcze nie złamał i nie powiedział, że złamie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo to by oznaczało wyjście z Unii Europejskiej. Ale oczywiście ma pan rację. Unia Europejska, wbrew temu, co mówią radykałowie, jest konfederacją, a nie federacją. A konfederacja ma to do siebie, że władza centralna w Unii, Komisja Europejska czy Parlament, państwom członkowskim na koniec nie mogą nic narzucić, bo w konfederacji członkowie zachowują ostateczną suwerenność i przestrzegają traktatów z poczucia przyzwoitości i dlatego, że uważają, że to służy społeczności. Więc problem z Unią Europejską, przedtem przecież już łamano traktat o strefie euro, o strefie Schengen, teraz łamie się traktat lizboński o wspólnej polityce zagranicznej i traktat, w którym też jest artykuł 7, no polega na tym, że władztwo Brukseli jest za małe, a nie za duże. A czy działanie Polski, polskiego rządu zmierza do polexitu w dłuższej perspektywie? No, ten polexit się już dzieje. Przypominam, że jednym z kręgów integracji jest europejski nakaz aresztowania, który zamienił dawną procedurę ekstradycyjną, w której sądy badają, czy jest wystarczający dowód na to, aby przekazać jakiegoś obywatela innemu krajowi. I do niedawna inne sądy ufały polskim sądom i automatycznie przekazywały naszych obywateli lub ich obywateli, a teraz badają sprawę, czyli de facto wracają do procedury ekstradycji, bo nie ufają już niezależności naszych sądów. W tej chwili w Parlamencie Europejskim toczy się procedura ustanawiania nowego budżetu Unii Europejskiej, siedmioletniego, oraz tego gigantycznego funduszu na rzecz
ratowania gospodarki w obliczu pandemii i tam, zgodnie z tym, co mówi minister Ziobro, a nie premier Morawiecki, tam są na twardo zapisy o uzależnieniu wypłaty tych środków od przestrzegania praworządności. Oczywiście nie tylko w Polsce, bo to dotyczy także innych krajów i to nie tylko w naszym regionie. I to jest naprawdę najwyższy czas, aby nasza władza, która, przypominam, to powiązanie praworządności z funduszami popierała. Może pan odkopać odpowiednią wypowiedź premiera Morawieckiego. Więc skoro popierała, to niech się nie dziwi, że teraz będzie wdrożona. Powinno być wydatkowanie unijnych pieniędzy uzależnione od praworządności i pytanie, czy będzie? Moim zdaniem powinno być z dwóch powodów. Po pierwsze, mieliśmy niedawno raport Europejskiej Agencji do Spraw Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym. I co z niej wynika? Że Węgry nie są tylko krajem, w którym jest łamana praworządność. Są też krajem, w którym jest kilkaset procent więcej podważonych transakcji rozdysponowywania funduszy europejskich. Czyli Węgry są znacznie bardziej skorumpowane niż pozostałe kraje członkowskie, bo łamanie praworządności zawsze do tego prowadzi. Proszę zobaczyć, co PiS próbuje zrobić. Bezkarnościową ustawą próbują dać sobie bezkarność w sprawie na przykład respiratorów od kolegów czy wyborów kopertowych, bo to zawsze do tego prowadzi. Więc po pierwsze, ta praworządność musi być warunkiem po to, żeby nie było rozkradywania europejskich pieniędzy, ale po drugie, ta zamożniejsza część Europy nie chce finansować wprowadzania zamordyzmu, bo nie tak się umawialiśmy w traktatach akcesyjnych. Polska, akceptując warunki kopenhaskie wejścia do Unii Europejskiej, akceptowała praworządność, a jak się ją łamie, no to niestety to jest być może to zagrożenie, które PiS tworzy dla kolejnego skoku cywilizacyjnego naszego kraju. Bo przecież tych pieniędzy potrzebujemy, żeby dokończyć autostrady i parę innych rzeczy, które się w Polsce, no teraz wolniej, ale jednak buduje. Więc no, PiS jest zagrożeniem dla modernizacji Polski. Panie ministrze, PiS teraz tworzy z Węgrami instytut badający praworządność w państwach Unii Europejskiej. No tak, to równie dobrze Iran z Arabią Saudyjską mogłyby stworzyć instytut badający rozdział państwa od religii. A co Platforma, największa partia opozycyjna w Polsce, zrobi w Parlamencie Europejskim, żeby ochronić praworządność w Polsce? Przede wszystkim to nie jest wybór, którego musimy dokonać. Zarówno praworządność, jak i fundusze europejskie są żywotnymi polskimi interesami. Możemy być krajem praworządnym, o co walczyły pokolenia Polaków i Solidarność, i jednocześnie korzystać z funduszy europejskich. To PiS, a nie opozycja, musi po prostu przestać łamać praworządność. Panie ministrze, a czy ten list w sprawie LGBT i w ogóle ta krucjata, która dzisiaj jest w Polsce anty-LGBT ze strony chociażby Solidarnej Polski, ona wpłynie jeszcze w znacznym stopniu na postrzeganie Polski w Unii Europejskiej? Bo na przykład Antoni Macierewicz mówi, że to chrześcijanie są narażeni na ataki w Polsce, a nie transwestyci. No właśnie widzimy. Gdy dyrektor Rydzyk dostaje kolejne dziesiątki milionów złotych z MSZ-u, z MON-u, z różnych ministerstw i fundacji, to jest właśnie przykład prześladowania chrześcijan. No nie. Partia rządząca musi przyjąć do wiadomości, wiem, że jest im to trudne, bo są ideologicznie nabzdyczeni, że stosunek do mniejszości seksualnych jest dzisiaj takim samym standardem cywilizowanego zachowania, jak kiedyś stosunek do mniejszości etnicznych czy religijnych, w tym na przykład do Żydów.
I dzisiaj bycie za taką jednością ideologiczno-społeczno-religijną narodu na tą pisowską modłę jest uważane za kompletny anachronizm i jest poza nawiasem cywilizowanego zachowania. I dopóki PiS nie zrozumie, że taka próba ujednolicenia Polaków na tą modłę katolicko-nacjonalistyczną, że to będzie po prostu postrzegane tak jak kiedyś był postrzegany antysemityzm, dopóty nie zmienią swojego zachowania. Ja się też dziwię, że nasz Kościół nie słucha tego, co mówi jego szef, papież Franciszek, tylko buduje taką sekciarską, antykatolicką ideologię narodową, która z katolicyzmem, czyli z powszechnością Kościoła, ma niewiele wspólnego. A czy to wpłynie na relacje Polski z Unią Europejską? Bo jednak to ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce mówi, że w sprawie LGBT Polska jest po złej stronie. Wcześniej był też tweet kandydata na prezydenta Joe Bidena, również broniącego społeczności LGBT. Jakie to może mieć konsekwencje w przyszłości po wyborach prezydenckich? Koledzy z prawicy, także z tej otoczki ideologów prawicy, powinni naprawdę się zastanowić, bo naprawdę panią Mosbacher trudno określić jako lewactwo. To jest ambasador Trumpa, a poprzednio pierwsza kobieta, która była wiceprzewodniczącym Partii Republikańskiej, Narodowego Komitetu Republikańskiego. I skoro w Stanach Zjednoczonych, które są politycznie przesunięte na prawo w porównaniu do Europy, nawet prezydent Trump, który jest przecież powszechnie uważany za prawicowego mesjasza, w sprawach LGBT mówi jednym głosem z Joe Bidenem, to znaczy, że polscy prawicowcy poszli za daleko w kierunku Ordo Iuris i jedynej Rosji. I tu po prostu jest potrzebna refleksja. A odpowiadając na pana pytanie, czy to wpływa na nasze relacje z Unią Europejską. Panie redaktorze, no przecież już wpływa. Nie słyszał pan orędzia przewodniczącej Komisji Europejskiej, jej pierwszego, o stanie Unii? No tam powiedziała wyraźnie, że w Unii Europejskiej nie ma miejsca na prześladowanie osób LGBT. Wspomniała wręcz o osławionych strefach wolnych od LGBT. A przypominam, że pomysł na ich stworzenie jako pierwsza promowała Gazeta Polska. Potem lewicowi działacze zrobili z tego happening, ale nasza prawica nie chce się przyznać do tego, że to oni wymyślili strefy wolne od LGBT. I one weszły do obiegu światowego jakiś straszny polski wynalazek. Nie dlatego, że to jest fake news, tylko dlatego, że to prawidłowo odzwierciedla intencje narzucenia jedności, sztampy na Polaków. I ja wiem, że niektórym kolegom z PiSu trudno jest żyć z różnorodnością, z tym, że ludzie nie chcą się pod ich dyktat podporządkować. Ale świat, Europa właśnie są różnorodne i trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Panie ministrze, i na koniec proszę powiedzieć, czy Polska może być rzecznikiem Białorusi w walce o wolność i demokrację? No, w pewnym sensie od wielu lat jest. W końcu to w Warszawie za naszych czasów powstał Białoruski Dom. Bardzo dobrze, że został już teraz ostatecznie przekazany. To Polska była kiedyś takim centrum demokratyzacyjnym. Przypominam, że kolejne rządy finansowały telewizję Bielsat. Ustanowiliśmy Nagrodę Solidarności, Fundację na Rzecz Solidarności Międzynarodowej, Europejską Fundację na Rzecz Demokracji. W Polsce mamy siedzibę ODIHR, czyli ta gałąź systemu OBWE, która nadzoruje, ale też i krytykuje wybory
niestety tak na Białorusi, jak i w Polsce. I Polska mogłaby tu odgrywać większą rolę, choć nie decydującą. Większość kart i taki pakiet kontrolny w Mińsku ma niestety Rosja i to najbardziej od Władimira Putina zależy o tym, jak będzie przebiegała sukcesja władzy w Mińsku. Oczywiście życzymy Białorusinom sukcesu, ale nie wiemy, czy ten sukces jeszcze nastąpi jeszcze tym razem. To, co jest pozytywne, to to, że ewidentnie obudziła się tożsamość narodowa Białorusinów, społeczeństwo obywatelskie i jako potomkowie Solidarności życzymy im sukcesu. Skoro pan powiedział o władzy, to nie mogę pana zapytać o władzę w Polsce i o to, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. Współpracował pan z Jarosławem Kaczyńskim jako premierem. Jarosław Kaczyński chce dzisiaj wejść do rządu jako wicepremier nadzorujący resorty siłowe. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński ma wiedzę na temat resortów siłowych. On może nadzorować MSWiA, MON, Ministerstwo Sprawiedliwości bodajże również? No, co do MON-u, to miałbym wątpliwości, no bo to Jarosław Kaczyński, no tak, mnie się bardziej kojarzy z ofermą pułkową niż z Aleksandrem Macedońskim czy generałem Andersem. Tak bliżej Szwejka, prawda? No, ale chyba to jest tylko na przykrywkę, bo tak naprawdę chodzi o służby specjalne, czyli komu zakładamy podsłuchy i Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli na kogo szukamy haków i jak tych haków używamy. Nadzór nad tym, aby to minister Ziobro nie używał zbyt wielu haków na swoich, prawda? No to są klimaty postsowieckie, a nie europejskie. Przy zmianach rządów w Europie Zachodniej nikomu do głowy nie przychodzi dywagować o to, kto ma na kogo jakie haki. No to są klimaty postsowieckie. A pan nie boi się odpowiedzialności za to, że nie chce pan płacić abonamentu na telewizję i Polskie Radio? Boję się. No ale kto ma zaryzykować, jak nie ja? A interes jest społeczny, bo jesteśmy podwójnie wyzyskiwani. Po pierwsze tymi nakazami płatności za telewizję i radio, których nie posiadam. A po drugie, no, jesteśmy przymuszani do ułożenia na rządową, a nie publiczną telewizję poprzez system podatkowy. Przypominam, 2 miliardy poszło na telewizję pisowską zamiast na służbę zdrowia. No więc powołuję się na klauzulę sumienia, bo sumienie nie pozwala mi finansować tego tsunami antysemityzmu, radykalizmu, tych bredni antynaukowych, które wylewają się wedle alternatywnych mediów z mediów kiedyś publicznych. Radosław Sikorski był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję.